Ciepło, 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 zimno. To się wytnie. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem Stali Rzeszów z Chojniczanką Chojnice. Jest z nami trener Stali Rzeszów, pan Daniel Myśliwiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam także dziennikarzy zgromadzonych na sali i serdecznie Państwa proszę o zadawanie pytań. Łukasz Szczepanik, Gazeta Sopronowości. Panie trenerze, Chojniczanka mimo dość odległego miejsca w tabeli, jak i też sporej liczby straconych bramek, nie jest to drużyna, która tak stricte zakłada sobie obronę dostępu do własnej bramki, jak i czekania tylko na błędy przeciwnika w rozegraniu. Ostatnie trzy mecze tegoroczne pokazały, że ekipa z Chojnic potrafi posiadać inicjatywę, biorąc pod uwagę wszystkie te mecze, częściej Chojniczanie posiadali futbolówkę od rywala. Niemniej, no nie sądzę, że będą chcieli pokonać Stal Rzeszów własną bronią Stali Rzeszów. Powiem tak, konferencję możemy już zakończyć, jeżeli chodzi o mówienie o przeciwniku, bo pan jest bardzo dobrze przygotowany i wszystko wie o przeciwniku. Dziękuję. No na pewno trzeba się spodziewać, że przeciwnik nie przyjedzie tutaj po to, żeby przegrać, tylko będzie robił wszystko, żeby odnieść zwycięstwo. W tych ostatnich trzech meczach widać zmianę, widać rękę trenera i to nas zasługuje na pewno na szacunek, ale bez względu na inicjatywę przeciwnika i zmianę, mając te informacje, które mamy, będziemy chcieli je wykorzystać, żeby wygrać. Podejrzewam, że będziecie chcieli skupić się bardziej na lukach w obronie Chojniczanki. No, czego o tym mówię? Tak jak już wspomniałem, no, ekipa z Grodotura, jak się zwykło mówić na zespół z Chojnic, no, traci dość sporo bramek i biorąc pod uwagę całą ligową stawkę, tylko Odra Opola ma więcej straconych bramek. Zapytam wprost, jakie luki w obronie zespołu przyjezdnych będziecie chcieli wykorzystać? Tutaj posługując się statystykami, to warto by było oddzielić te kolejki wcześniejsze, bo w momencie, kiedy przychodzi, dokładnie, w momencie, kiedy przychodzi nowy trener, to trzeba tutaj nie łączyć tych danych, bo mogą dać nie do końca obiektywny obraz tego, co się działo w ostatnich meczach, bo zmiana trendu jest widoczna i zgadzam się tutaj, że Chojniczanka jest teraz bardziej inicjatywna, jeżeli chodzi o odbiór wysoki, szczególnie też tak zwany kontrpressing, czyli próbę odbioru bezpośrednio po stracie i takie przygotowanie na to, że to będzie kontrolowana strata. Gdzie widzimy luki? No, inne ustawienie jest Chojniczanki w momencie, kiedy podchodzą do pressingu, gdy przeciwnik otwiera grę od własnej bramki. Inne ustawienie jest w momencie, kiedy Chojniczanka jest cofnięta albo po prostu gra przeniesiona jest na jej połowę. Dlatego tutaj widzimy, inne są trochę zależności. Myślę, że będziemy chcieli spróbować wykorzystać te zależności, ale nie chciałbym oczywiście odkrywać kart i powiedzieć, którym sektorem boiska będziemy wybierać w pierwszym tempie ataki, bo to i tak może być bardzo szybko zweryfikowane poprzez ustawienie przeciwnika i jego też inicjatywę, bo jeżeli przeciwnik stracił bramki po jakichś zależnościach, to zakładamy, że może wyciągnąć wnioski i te luki powiedzmy uzupełnić, jakieś luki w ustawieniu czy przestrzenie trochę lepiej zabezpieczyć, ale najważniejsze jest dla nas, żebyśmy byli konsekwentni w tym, co my chcemy robić, bo na pewno wyniki ostatnich meczów nie są dla nas optymalne i jeżeli za bardzo będziemy się też rozdrabniać i skupiać, koncentrować na przeciwniku i na kontekście danego meczu, a zapomnimy, gdzie jest nasza tożsamość, to możemy po prostu stracić kierunek naszej pracy, a tego byśmy nie chcieli. To widząc szatnię, jak ona pracuje po dzisiejszym też treningu, jaka jest, widać, ogromna chęć i zapał do pracy, żeby po prostu odnieść zwycięstwo. Myślę, że to będzie najważniejszy dla nas kierunek, a nie konkretny plan jakiś sprecyzowany dotyczący formy ataku czy przestrzeni, którą chcemy wykorzystać. Dobrze, że pan podkreślił tutaj tak zwaną atmosferę w szatni. No, podejrzewam, że może nie, że podejrzewam, ale no, Stali Rzeszów jeszcze w tym sezonie, jak i również w poprzedniej kampanii, nie zdarzyło się przegrać dwóch meczów z rzędu. Mówię tu oczywiście o starciach ligowych, nie biorę pod uwagę potyczek pucharowych.
No i chciałem zapytać, czy właśnie nie dało się wyczuć lekkiej nerwowości zarówno u pana, jak i u pańskich podopiecznych przed pojedynkiem z ekipą z Chojnic? Myślę, że to będziemy mogli ocenić w trakcie najbliższego spotkania. Tutaj ja widzę, jak reaguje szatnia, ja widzę, jak po każdej odprawie, gdzie dosyć szczegółowo przeanalizowaliśmy sobie kluczowe dla nas momenty i to, do czego chcemy dążyć. Także widząc reakcję też dzisiaj na boisku, nie tylko dzisiaj, wczoraj, dzisiaj na boisku, to ja jestem przekonany, że może nie tyle przekonany, nie muszę się domyślać, tylko widzę po prostu, że my wszyscy mamy poczucie źle wykonanej pracy i chcemy jak najszybciej doprowadzić do tego, że będziemy na swoim poziomie. To poczucie złej wykonanej pracy, tak jak pan wspomniał, jest, aczkolwiek w poprzednich oczywiście meczach, aczkolwiek żadnej nerwowości nie dostrzegł pan w poczynaniach zawodników. Nerwowość taka sportowa po prostu. Nie lubimy przegrywać, ciężko zaakceptować porażki. Trudniej, jeżeli one są takie trudne do wytłumaczenia, łatwiej w momencie, kiedy się wie, że nie zagrało się na swoim poziomie. My wiemy, że w momenty, które mieliśmy ich, po prostu zgubiliśmy je, wypuściliśmy je z rąk i to jest takie poczucie, że wiemy doskonale, że powinniśmy zrobić więcej, a nie zrobiliśmy tego i trzeba to wziąć na klatę i zareagować odpowiednio w kolejnym meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania od dziennikarzy z sali? Widzę, że nie mamy, zatem przechodzimy do pytań od dziennikarzy, które ci nadesłali nam drogą mailową. Pytanie numer 1, pan Karol Budzik, Radio Gol. Dzień dobry, trenerze. W ostatnich meczach Stal oddawała dużo celnych strzałów, jednak przełożyło się to tylko na jedną bramkę. Czy wie pan, co powoduje tę nieskuteczność i jak jej zaradzić? Problem, może nie tyle problem, co cała sytuacja naszej dyspozycji albo braku efektywności naszej gry wynika w dużej mierze z tego, jak trenujemy, jak pracujemy, jak chcemy to przenieść na boisko. Mówiąc bardzo konkretnie, trenując w innych warunkach, wychodząc na mecz w innych warunkach, czego nie chcemy podkreślać i o czym nie chcemy w ogóle myśleć i się zastanawiać i tracić na to energii, powoduje, że nasze odruchy są inne, na innym tempie, na innej powiedzmy intensywności, bo element finalizacji, uderzeń to jest cały czas pochodna wielu czynników i mnie na pewno cały czas nastraja optymistycznie to, że to jest kwestia czasu, kiedy karta się po prostu odwróci, może nie tyle karta, tylko to, że nasza skuteczność przyjdzie tak szybko, jak sytuacje od nas niezależne się ustabilizują. Mówię o kwestii dostępności boisk, jakości boisk, bo to nie jest tylko boisko do treningu, ale też boiska przeciwników, bo w Gliwicach to nie była optymalna murawa na pewno do tego, żeby stworzyć kapitalne widowisko, takie jak było tutaj w Rzeszowie na przykład z potyczką ruchem. Dlatego w dużej mierze i dużym czynnikiem kluczowym to jest po prostu, są inne warunki, w których trenujemy, a inne, w których gramy. I odwołując się tutaj do słów też pana Łukasza, że najważniejsze jest brak nerwowości takiej i szukania dziury w całym, jeżeli mogę tak powiedzieć. Tylko najważniejsza jest stabilność nasza, stabilność i konsekwencja w tym, co chcemy robić, bo nie mamy wpływu na warunki, a mamy wpływ na naszą reakcję i ta reakcja powinna być stabilna i powinniśmy zaatakować, mówiąc dosłownie i w przenośni, naszą konsekwencją. Dziękuję. Teraz pytanie numer 2 od dziennikarzy, pan Paweł Skorb. Panie trenerze, czy przewiduje pan roszady w składzie w stosunku do ostatniego meczu ligowego? Cały czas mam może nie tyle ból głowy, znów powiem, cały czas się zastanawiam, jaką jedenastkę wybrać, komu dać szansę na rehabilitację po poprzednim meczu, a komu dać szansę z tych piłkarzy, którzy nie grali w ostatnich meczach. Dlatego tutaj skłamałbym, gdybym powiedział, że będzie dużo roszad. Na pewno to nie będzie identyczna jedenastka jak w poprzednim meczu. Dziękuję bardzo i przechodzimy do 3 pytań nadesłanych przez naszych kibiców. Na początek Mauryc84. Patrząc na to, że zdecydowanie lepiej prezentujemy się w drugich 45 minutach w rozegranych na wiosnę meczach, nasuwa się pytanie, czym to jest spowodowane oraz, domyślając się odpowiedzi, proszę o informację, ile jednostek treningowych udało się przeprowadzić na naturalnym boisku w ostatnich tygodniach. No to myślę, że już dotknęliśmy tematu i odpowiedziałem. Tak jest. Podczas wcześniejszego pytania to jest bardzo ważne i adaptacja piłkarzy do warunków, które są w meczach, jest nieco wydłużona niż powiedzmy w normalnym okresie
sezonu. A dalsza część pytania, ile razy przed meczem z Ruchem, bo odbyliśmy jedną jednostkę na naturalnej murawie, to był dzień przed Ruchem, teraz w tym tygodniu jesteśmy, dzisiaj mieliśmy pierwszą jednostkę na naturalnej murawie i myślę, że uda się jeszcze drugą przeprowadzić w piątek, w sobotę, czyli dzień przed meczem. Dziękuję. Pytanie numer 2. Użytkownik Artur Furek. Czy sztab drużyny przeanalizował rzuty rożne wykonywane przez naszą drużynę w ostatnich dwóch meczach? 90% wrzucanych piłek kończyło się na obrońcy drużyny przeciwnej stojącym w pobliżu pierwszego słupka lub były to wysokie piłki na granicy pola karnego. Czy w związku z tym z powyższych rozważana jest zmiana wykonawcy stałych fragmentów gry lub wdrożenie nowych wariantów rozegrania? Tak jak każdy element, stałe fragmenty podlegają bieżącej analizie. Trener odpowiedzialny za stałe fragmenty cały czas oczywiście dostarcza piłkarzom informacji, do czego dążymy, jak chcemy rozgrywać te stałe fragmenty, ale tutaj też kłania się niestety sposób, w jaki trenujemy, i to jeszcze raz podkreślę, to nie jest coś, co jest naszą wymówką i wymówką piłkarzy za nieskuteczność. My wiemy doskonale, że nie zagraliśmy na swoim poziomie, że nie dostarczyliśmy piłek tam, gdzie chcemy, ale trenując na innej murawie, inny rozbieg, inne buty, bo to jest też ważne, że piłkarze w innych butach trenują na twardej, sztucznej murawie, a innej na grząskiej, grają na grząskiej w meczach mistrzowskich. I to też ma wpływ na precyzję, dlatego ja tutaj jesteśmy czujni, my jako sztab, piłkarze też są świadomi tego, że to nie jest element przez nas doskonale wykorzystany, w ogóle dobrze wykonany, ale głęboko wierzę, że konsekwencja i praca doprowadzi do tego, że też będziemy zdobywać bramki z tych momentów. Dziękuję. I ostatnie pytanie od pana Wiesława Kolińskiego. Co pana zdaniem zmieniło się w grze Chojniczanki po zmianie trenera? No tutaj też myślę, że lepiej zapytać pana Łukasza. Jest bardzo dobrze zorientowany, ale Chojniczanka jest... Tożsamość drużyny jest przesunięta bardziej na połowę przeciwnika, bo tamten pomysł trenera Kafarskiego też był ciekawy, ale był inny. Ten trenera Brede jest inny, czyli drużyna Chojniczanki jest bardziej inicjatywna, od razu szybko reaguje po stracie i to jest na pewno zauważalne. Z takich na pewno bardzo dostrzegalnych elementów to jest samo ustawienie piłkarzy, bo trener Kafarski preferował ustawienie z trójką obrońców. Tutaj jest klasyczne ustawienie 4-2-3-1 w fazie ataku, w fazie obrony, nie licząc otwarć, o których wcześniej też rozmawialiśmy. Także to jest inny zespół, ale coś, co na pewno, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę, to są dobre dośrodkowania i takie ukierunkowanie na to, żeby jak najszybciej przenosić piłkę w pole karne. I na to też myślę, że będziemy gotowi. Dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie na tej konferencji. W związku z tym także dziękuję bardzo trenerowi za udzielone odpowiedzi, państwu za przybycie i zadane pytania i wszystkich zapraszam w niedzielę na godzinę 15 na Stadion Miejski Stal w Rzeszowie na mecz Stali Rzeszów z Chojniczanką Chojnice. Dziękujemy.